Cześć, tu Mowi, witam Was serdecznie. Teraz nagrywamy pierwsze wrażenie Nokii 3310 2017. Na początku zobaczymy, jaki to jest plastik. Powiem Wam, że standardowy. Nie jest to jakiś taki najprostszy, najtańszy plastik. Można powiedzieć, że fakturą jest zbliżony do tej starej Nokii 3310, ale tamta przy dotyku robiła dużo lepsze wrażenie. Ta jest bardzo cienka, co na pewno jest fajnie. Fajnie leży w dłoni. Jest spory ekran, jak na taki telefonik. Dobra, próbujemy dostać się do tyłu. Jest nawet tutaj miejsce. Może miejsce jest, ale obudowa nie chce się otworzyć. Ale nawet dioda doświetlająca jest. Ciekawe, czy jest latarka. Dobra, walka. Może wygram tą walkę, co? No nie wiem, czy to się wysuwa, czy to się odchyla. Nigdzie nie sprawdzałem. Myślałem, że to nie może być trudne w końcu. Jest, dobra, są zatrzaski. Okej. Lecimy palcem w prawo, lecimy palcem w lewo. Przyda się coś do podważania albo lekko dłuższy paznokieć. Dobra, mamy tutaj wersję Dual SIM. Powiem Wam, że fajnie. I oddzielne wejście na kartę microSD. Montujemy baterię 1200 mAh. Złącza do tyłu. Powiem Wam, że telefon naprawdę jest bardzo poręczny. Zobaczymy, czy naładowali chociaż trochę. Zawsze powinno coś być. Ale ekran się palcuje niemiłosiernie. No dobra. Dawno tego loga nie widzieliśmy. Mamy wybór języków. Szybko się włącza, dużo szybciej niż jakikolwiek Android. Tu na razie nie będziemy nic kombinować, po prostu niech to leci dalej. Autoaktualizacje. Ciekawe. Tak, oczywiście. Akceptujemy. Dobrze, chodzi fajnie. No i dobra, mamy już ekranik. Dwie karty SIM, których nie mamy. Menu. Wiadomości. Opera. Dziennik połączeń. Kontakty. Zdjęcia. Wąż. Aparat. Czyli tamto zdjęcie to będzie galeria. Co tu jeszcze mamy? Moje aplikacje. Ciekawe, to w innej części testu sprawdzimy, co tu możemy sobie doinstalować. Gry i aplikacje. Asfalt. GetApps i tak dalej. Dobra, będziemy sprawdzać sobie. Muzyka. Pogoda, ustawienia. Odtwarzacz wideo, radio. Powiem Wam, że sprawdzę go naprawdę pod każdym kątem odtwarzania muzyki, odtwarzania rodzaju kodeków, różnych filmów. Zobaczymy. Powiem Wam, że ciekawe. Przy Androidzie to już nie ma żadnego zaskoczenia. Tu może być kalendarz, kalkulator, notatki, budzik, dodatki. Co za dodatki? Licznik czasu, stopy. Latarka, jest latarka, patrzcie. I mamy. Świeci, no nie, no. Fajnie. Przydałby się szybki przycisk do latarki, a nie grzebanie po menu. Konwerter, o, i walut. Temperatura, masa, długość, powierzchnia, objętość. Bardzo fajne. Czasami się taka aplikacja przydaje. Co tu jeszcze mamy? Liczniki. Włóż kartę SIM. Dyktafon. Dual SIM, jakiś program, tutaj jeszcze przeglądanie struktury plików. Brak plików, ciekawe.
Dobra, co tu jeszcze jest? Powiem wam, że sporo jest tego na początek. Dobra, no i koniec. Kontakty, galeria. Na razie nic tutaj nie ma. Ten on chodzi bardzo dobrze, bardzo szybko. Ciekawe, jak będzie przy zrobieniu zdjęć, robieniu filmów i tak dalej. No dobrze, od spodu mamy jacka. Bardzo dobrze. Od góry mamy złącze micro USB, czyli do ładowania. Trochę dziwne, powiem wam, że wolę zawsze jack, jak jest na górze, a złącze na dole. Ale nie ma takiego problemu. Szukam jakiegoś potencjometru głośności. Z tyłu mamy głośnik, mamy diodę doświetlającą zdjęcia, czy działającą na klatarkę i 2-megapikselowy aparat. Jak otwiera się klapkę, to już widzieliście. Nie no, nie ma potencjometru. Na jakieś wyciszenie? Jest tu coś? O, jest. Okej, okay, długo naciśnięty przycisk. Hash. Profil ogólny i profil cichy. No tyle, chociaż dobrze. A tu co tutaj? Tutaj na razie nic. I tu szybkie podłączenie do Opery. Też sprawdzimy, jak to chodzi, jak strony się przeglądają. Powiem wam, na początku 270 zł za ten telefon. Nie jest źle, tak? Nostalgia do starej Nokii. Wygląd podobny. Bardzo, bardzo lekka, zgrabna. Jak ktoś potrzebuje telefonu tylko do dzwonienia, to może naprawdę być to niegłupi wybór przy tych pieniądzach. Podszyte oczywiście nostalgią do niezniszczalnej prawie, chociaż dawało się zniszczyć Nokii 3310. Dzięki za uwagę. Jeżeli lubicie moje filmy, to lajkujcie. Jeżeli chcecie być na bieżąco z testem tego telefonu, nie smartfonu, telefonu, a także z innymi testami telefonów, bardziej smartfonów, to oczywiście subujcie. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnym filmie.